Każdy chce być w centrum zainteresowania, ale tylko fajnym gościom się to udaje. Jeśli chcesz być fajnym, nie możesz tylko o tym marzyć. Musisz wziąć sprawę w swoje ręce i czasem zrobić coś szalonego. Witamy w nowym, fajnym świecie. Gdyby istniał tytuł króla kujonów, to Nikodem na pewno zgarnąłby koronę. A ten tyran to Michał, lider gangu orłów. Tacy nieudacznicy jak Nikoś nie mają szans dołączyć do tego gangu. A to jest Jimmy. Strasznie podoba mu się Kamila. Najpopularniejsza dziewczyna w szkole, ale jego młodszy brat przerywa mu sny na jawie. Mieli iść do domu, gdy pojawiły się kobry. To drugi gang w szkole Chum Chum High. Orły to sportowcy, a kobry to łobuzy i bad boye. Tak czy siak, bycie kujonem w Chum Chum High to ciężka sprawa. Jak widać, niewielu z nich skończyło szkołę w jednym kawałku. Może nic nie zmieniłoby się w życiu Jima i Nikosia, gdyby nie nagły przyjazd Fredzia, ich kuzyna. Krążą o nim najróżniejsze historie. Ale jedno jest pewne. Fred jest cool. Naprawdę super. Ale bracia o tym nie wiedzieli. Więc mama musiała im o tym opowiedzieć. Fred to ostatnia nadzieja chłopaków. Może nauczy ich, jak być cool. Ale co z tego będzie miał Fred? To oczywiste. Jego kuzyni to kujony. Czyli same piątki na koniec semestru gwarantowane. Lecimy! Pierwsza zasada bycia cool. Trzeba wyglądać cool. Fred nauczy Jima, jak to robić. Spójrz na te ciuchy. Wyglądają i śmierdzą kujonem. Twój ojciec to nosił? Wygląda żałośnie. Gdzie twoje wyczucie stylu, stary? Ale Fred już ci pomaga. O to chodziło. Jim dobrze wygląda. Spójrz na ten łańcuch. Wygląda, jakby pożyczył go od psa obronnego. Wow, ma potencjał. A co z drugim bratem? Fred ma bardziej kreatywne podejście do Nikosia. Każdy spoko kolo ma zazwyczaj siniaki. A limo pod okiem podkreśli ten look a la nieład. Fajne chłopaki nie mają czasu na dbanie o siebie. No raczej. To też jest nam potrzebne. Nikodem musi mieć własny łańcuch. Takie dzikie zwierzę musi być poskromione. Teraz musisz wyglądać dziko i poruszać się jak bestia. No dalej, rozluźnij się. Twoje ruchy muszą być wyluzowane, ale napięte za jednym razem. Bo fajni kolesie żyją na krawędzi. Spokojnie, nikt się nie urodził spoko kolesie. Najważniejsza jest praktyka. Tak, właśnie tak. Nikodem szybko się uczy. I na wielkie zakończenie zabójcze spojrzenie. Nikodem musi się nauczyć, jak zabójczo spoglądać na ludzi. Kiedy się tego nauczy, zostanie królem szkoły. Ale Nikodemowi za dobrze nie idzie. Musi jeszcze trochę poćwiczyć. Zabójcze spojrzenia są niełatwe. I każdy spoko kolo robi to inaczej. Musisz mieć jakiś powód, żeby tak patrzeć. Ale skoro Nikodem jest synkiem mamusi, nie ma opcji, żeby sam z siebie się zmotywował. Ale z drugiej strony, to jest coś. Lekcje Freda zasługują na nagrodę. Albo chociaż pyszny obiad. Proszę, proszę. Spójrzcie na tego cool gościa. Od kujona do drapieżcy. Czy Kamila zauważy jego transformację? Chyba nie tylko ona ją zauważyła. Wszyscy patrzą na nową, lepszą wersję Jima. Kto by pomyślał, że wystarczyło, żeby zmienił ciuchy, a wszyscy zwrócą na niego uwagę? Kamila myśli, że to nowy uczeń. A Jim jest bardzo szczęśliwy. Jeśli Jim jest przystojnym tygrysem, to Nikodem jest szaloną wydrą. Nie chcesz przejść koło niego na ulicy ciemną nocą. Wygląda tak szalenie, że nawet gang orłów się nim zainteresował. Przyjęli go nawet do klubu. Sami nie mogą w to uwierzyć. Nikodem nadal ma szalone spojrzenie. Nie mamy dalszych pytań. Niko zostaje przyjęty.
Teraz jest orłem. Fredowi świetnie poszło z chłopakami, ale im to nie wystarczy. Efekty ich transformacji były tak niesamowite, że chcą jeszcze więcej. A skoro tak chcą, to tak będzie. Skoro bracia lubią bycie cool, odkręćmy trochę sprawy. Cool wygląd to połowa sukcesu. Bycie cool zaczyna się od środka. Ale nie można być cool w słabym ciele. Żeby być fajniejszym, trzeba być silniejszym. Ale chłopaki się niecierpliwią. Hej, nie spieszcie się, bo wszystko zepsujecie. Chłopaki muszą się przygotować, jeśli chcą efektów. Prędzej czy później zrozumieją, że ćwiczenia to nie przelewki. To poważny obowiązek. Jim jest wykończony, ale używa najlżejszych ciężarków. Fred ćwiczy sam. Jeśli Jim chce muskułów jak u Freda, musi przestać się nad sobą użalać. Fred pokaże mu, jak mógłby wyglądać, żeby go trochę zmotywować. Teraz Jim jest gotowy do pracy, szczególnie po tym, co skomentowała Kamila. Bracia robią się bardzo popularni, w zawrotnym tempie. Więcej ludzi z nimi gada, nawet czasem Kamila. Jim robi się nerwowy, kiedy tak jest. Nie może nawet na sekundę pokazać jej, że wcale nie jest taki cool, jak się wydaje. Więc kiedy Kamila jest w pobliżu, Jim stara się jak może, żeby nie narobić sobie wstydu przed swoją sympatią. Chłopaki robią się coraz popularniejsi, a Fred daje im więcej lekcji. W zamian bracia dają mu śmieciowe jedzenie. Jako zapłatę. Jim i Nico chcą być jeszcze fajniejsi. A Fred ma sporo pomysłów. Na przykład Jim powinien mieć fajny telefon. Twoje gadżety muszą podkreślać twój status. W przypadku Nikosia to bardziej skomplikowana sprawa. Ale Fred ma pomysł. Fajny koleś powinien być fajny przez cały czas. Łącznie z tym, kiedy robi sobie żarty. Kiedy Nico nauczy się kilku kawałów, od razu będzie fajniejszy. Ach, Kamila. Jim już jest gotowy do niej zagadać, więc pokazuje jej swój super telefon. Ale Kamila zauważyła coś nieziemsko fajnego. Tak fajnego, że Jim nigdy by mu nie dorównał. Wszystkie dziewczyny w szkole mają fioła na punkcie Lil Pumpa. Ale z niego twardziel. Ale co w nim takiego fajnego? Jim musi się dowiedzieć. Bo chce, żeby Kamila za nim szalała, a nie za jakimś tam celebrytą. Mimo, że z dnia na dzień Nico robi się coraz fajniejszy, nadal nie opuszcza żadnej lekcji. Ale czy się do nich przygotowuje? Pewnie nie. Sądząc po tym, jak unika pytań. Nikodem ewidentnie nie przygotował się dziś do lekcji, ale nauczyciel wybrał jego. Do odpowiedzi przy tablicy. Nikodem ma w plecaku tylko książkę z kawałami od Fredzia, więc przeczyta jakieś żarty. Ku zdziwieniu wszystkich, nauczycielowi spodobały się kawały. Reszcie klasy też. To prawda, dobre poczucie humoru może ocalić nawet najgorsze z sytuacji. Nikodem nie dostał dziś jedynki. Zobacz, kto tam jest. O, Kamila i Jim rozmawiają. A z Marvinem chyba dzieje się coś dziwnego. Jim chce podbić serce Kamili. Więc musi wyglądać jak jej sympatia celebryta. Jim potrzebuje tatuażu na twarzy. Więc prosi Freda o pomoc. Narysował samego Lil Pumpa. Nico też chce tatuaż. Jim nie może być jedynym fajnym gościem. Ale Fred uważa, że Nikoś potrzebuje czegoś innego. Nie, Nico, tylko nie kolczyk. Sprawimy, że twoje ciuchy będą bardziej rockowe. Każdy zobaczy, jak jesteś cool na kilometr. Dzięki twoim ostrym kolcom. A oto chwila prawdy. Jim zaprosi zaraz Kamę na randkę. A jego twarz pokazuje, jak jest cool. Jest gotowy. Niestety to nie jest prawdziwy tatuaż. I jak tylko styka się z wodą, prawda wychodzi na jaw. Kamila nie znosi kłamców. Ale na szczęście dla Jima, ktoś inny w klasie pomyślał, że to było śmieszne. Viola bardzo chce mu pomóc. Wow, aż między nimi iskrzy. I Jim zapomniał o Kamili. W
Życie Nikosia bardzo się zmieniło. Teraz jest lokalnym celebrytą, a ci, którzy go gnębili, to teraz jego kumple. Ups, to było niezręczne. Kolce przebiły sztuczne mięśnie Michała. Michał przez cały czas udawał? Ach, co za ironia. A to wszystko przez jeden niezręczny ruch. Ale Niko nie pozwoli nikomu śmiać się z Michała, bo to jego przyjaciel, a bycie cool nie trwa wiecznie. Fredek zrobił z chłopakami ogromne postępy, ale tak się na nich skupił, że zapomniał o sobie. Więc teraz czas, aby Nikodem i Jim mu się odwdzięczyli. Musimy przypomnieć mu, jak być cool. Tak długo, jak będą trzymać się razem, chłopaki nigdy nie będą nieudacznikami. Bo najfajniejsza rzecz na świecie to przyjaźń. Co myślisz o historii Nikosia i Jima? Która postać spodobała ci się najbardziej? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij dać nam lajka i subskrybować, żeby nie przegapić nowych filmików.